Hejka kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, a tutaj długo wyczekiwany film już z Archim. Pewnie zastanawiacie się, czemu musieliśmy tak długo czekać na film z Archisiem. No ponieważ przechodził on wylinkę oraz był w takim okresie rekonwalescencji, po prostu po przyjeździe takiego totalnego luzu. Także dzisiaj przychodzę do Was z wyczekiwanym Q&A, także zapraszam do oglądania. Ogólnie jeśli chodzi o Archiego, no to było bardzo dużo pytań związanych z jego gatunkiem, odmianą i tak dalej. Także spieszę z odpowiedzią. Archie jest to dwuletni pyton królewski. Urodził się 20 lipca 2022 roku. O Boże, jak słodko sobie stało. Jest to odmiana kolorystyczna Lesser. Co to więcej o nim mówić? Jest to samczyk, ma śliczne zielone oczka i jest absolutnie przekochany. Jest taką pluseczką pozbawioną agresji. Teraz się zastanawia, co tu się właśnie dzieje. Ogólnie bardzo lubi spacerki na łóżko, z tego co go wyciągałam. Te dwa razy, no to faktycznie lubił sobie po tym łóżku pochodzić, gdzieś między poduszkami i tak dalej. Oczywiście wszystko w kontrolowanych warunkach. Natomiast mam tu przygotowane pytania, bo na Instagramie Archiego i na moim Instagramie mogliście je zadawać. Także pierwszym będzie, jak się odnalazł w nowym domku? No to jak widzicie, bardzo dobrze. W sensie było to widać po tych wszystkich filmach i tak dalej. Ja też robiłam wszystko, żeby było mu tu jak najlepiej, ale młody nie spierniczaj. Także wszystkie jakieś jego preferencje są zapewnione. Ma trzy duże półeczki, na których lubi sobie siedzieć. Na wszystkich trzech na przemian sobie siedzi, także nie ma nigdzie źle. W kryjówkach też czasami sobie posiedzi, ale rzadziej, bo on woli się raczej wyciągnąć na tych półeczkach faktycznie. Ogólnie jeśli chodzi o terrarium, to miał najpierw lampę bardziej po tej lewej stronie, natomiast półka nam się zbyt nagrzewała i po prostu stwierdziliśmy, że przeniesiemy tą lampę w inne miejsce. Zdało to egzamin, także tak zostawiamy. Misiu, ale... Słodziaczek. Ogólnie ja go jakoś bardzo dużo nie trzymam na rękach. Pozwalam mu sobie jakoś tam pochodzić. Ewentualnie biorę go na brzuszek, bo to jest taka metoda polecona przez starą właścicielkę, że żeby po prostu wąż szybciej się przyzwyczaił do zapachu, no to bierze się go pod koszulkę i on ma nie dość, że ciepło od brzuszka, no to po prostu przyzwyczai się też do tego zapachu, więc to jest bardzo dobra metoda i u nas się to też faktycznie sprawdza. W dalszych pytankach mamy, jaki ma charakter? No właśnie widać. Ogólnie próbuje mnie zeżreć, jest agresywny, próbuje mnie ugryźć i jest po prostu masakrycznie ruchliwy i tyle, co trzeba wiedzieć o Archim, czyli wszystkie przeciwieństwa tego, co właśnie wymieniłam. Dobra, ja będę tutaj podpatrywać młodego, bo sobie idę teraz na jego ulubioną miejscówę, czyli takie fałdy pozabijanego kocyka. Także trzeba do niego patrzeć, żeby się kucin nie posunął za daleko przypadkiem. Natomiast co jeszcze mogę Wam o nim powiedzieć? Może się zmienimy dalej po pytankach. Ile waży? Koło kilograma. Jeszcze go nie ważyłam, a powinnam, więc w sumie za niedługo będziemy o tym myśleć. Co tu więcej o Archie mówić? Ogólnie waży koło kilograma, mierzy około metra. Także takie w miarę zróżnicowane parametry. Gdzie najczęściej leży? Najczęściej leży na tej drugiej półeczce, ona jest taka troszeczkę szersza, jest troszeczkę dalej lampy, ale jakoś ona mu się bardzo przypodobała, także ja nie wnikam. On sobie tam bardzo lubi leżeć, także niech mu służy. Co my tutaj mamy? Mamy bardzo ciekawe pytanie, ale mamy też bardzo ciekawe zachowanie naszego kucina, także kucin raczej chodź tu do nas. Tak tylko raczej. Skąd wziąć wiedzę na temat naszych cudownych zwierzaczków? Ogólnie ja, i to też będzie się łączyło z pytaniem, od kiedy ja myślę o wężu.
I moi drodzy, ja o wężu myślę od 4,5 roku. Musiałabym to dokładnie jakoś zmierzyć, natomiast no już 4 lata na pewno. I ja przez te 4 lata bardzo dużo się edukowałam. Czytałam jakieś posty, jakieś informacje na Facebooku, na Instagramie bardzo dużo filmów jest, więc to Wam serdecznie polecę. Albo na TikToku jest też taka fajna dziewczyna, która nagrywa o pytonach. Także ona mi sprzedała bardzo dużo fajnych, przydatnych trików. No natomiast jeżeli macie już wypatrzonego węża, no to zawsze najlepiej podpytać właściciela, bo w tym przypadku było to kluczowe. No bo on najlepiej Wam poleci parametry, jakieś temperatury i tak dalej, bo wiadomo, są jakieś sztywne reguły, natomiast co wężuś to upodobania, także różnie może bywać. Natomiast no musicie też patrzeć, bo ja na przykład miałam taką sytuację. Arciś, chodź tutaj. Ja na przykład miałam taką sytuację, że Arci w starym domu miał lampę 75-watową w terrarium i miał ją w takiej samej odległości od półki jak ja mam. Kupiłam tą lampę i na przykład mi dużo mocniej nagrzewała, także też musicie zobaczyć, sprawdzić bardziej pod siebie, bo to różnie może bywać i żebyście się nie spalili. Jak duże i skąd jest terrarium? Terrarium jest 120x50x50, jest ze strony Gadzilandia, możecie znaleźć ich na Facebooku i serdecznie się polecam. Tylko trzeba je najpierw odkazić i zdrapać jakieś takie resztki farby, które osadzają się na ściankach i podłożu, żeby po prostu one nie latały sobie luźno w lignocelu. Półeczki ogólnie są bardzo fajnie zrobione i ja zarzutów absolutnie żadnych nie mam, także mogę z czystym serduszkiem polecić. Ile Arciś kosztował? Myślę, że cen nie będę tutaj podawać, ponieważ nie o to chodzi. Natomiast pytony możecie znaleźć już od 500 do 2000 zł. Także no wiadomo, może się to mocno różnić od hodowli, od wieku i tak dalej, od przybytych chorób i tak dalej. Więc no po prostu może się to różnić, ale przyjmujemy taką cenę około 500 zł za maluszka bądź podrostka takiego w pełni zdrowego. No natomiast jak mówię, może się to bardzo różnić. Następne pytanie to, czy potrzebuje pomocy z wylinką. Tym razem Arci potrzebował dużej pomocy z wylinką, ponieważ zaczęło się od tego, że zaczęła mu nierówno strasznie schodzić ta wylinka. Zaczęła mu się strzępić, no i niestety potrzebował tej pomocy. Także mogę sprzedać Wam w sumie moje takie tipy na pomaganie wężom z wylinką. Pierwszym jest wlanie koło tyle wody do po prostu jakiegoś płaskiego pojemnika. U mnie był to po prostu zlew. Nie może być tam żadnych detergentów, więc pozostałości po mydle, paście do zębów i tak dalej, no to musicie to wszystko posprawdzać. Natomiast jak już się to tak przygotuje, no to można nalać tam wody i po prostu takiego wężyka chwilkę tam pomoczyć. I w momencie, w którym pod wylinką zacznie się zbierać woda, tak że wylinka już nie będzie w żadnym stopniu przylegać do skóry węża, no to można ją po takimi malutkimi różkami opuszkiem ściągać, ale no tylko w momencie, w którym naprawdę ta woda się będzie zbierać pod spodem, żeby mechanicznie nie uszkodzić skóry węża, bo później mogłoby być słabo. Czy Arci jeszcze urośnie? Na razie przystopował na wzroście i raczej większy już nie będzie, bynajmniej dużo większy już nie będzie. Czy ma rodzeństwo? Pewnie ma. W sensie, bo węże nie rodzą się zazwyczaj w pojedynkę, tylko w dużo większych kubkach, więc na pewno jakieś rodzeństwo ma. Natomiast osobiście żadnego z nich nie widziałam. Jak namówić rodziców? To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ moja historia była specyficzna i chyba przytaczać jej nie będę. Kuczyn, Posiu, jaki ty jesteś uroczy. Natomiast najlepiej tak totalnie patrząc z perspektywy osoby trzeciej,
To najlepiej przedstawić rodzicom, że to nie jest żaden potwór, który was zje. Od razu mówię, że Archie jadowity nie jest. Na jadowite węże w Polsce trzeba mieć pozwolenie. Nie jest skłonny do agresji i ogólnie pytony nie są raczej skłonne do agresji. W przypadku, w którym czują się zagrożone, to prędzej zwijają się w kulkę niż ugryzą. Wiadomo, zależy od węża, natomiast no, raczej tak nie są agresywne. Także no, ale przedstawić rodzicowi, że to nie jest absolutnie nic groźnego, że to są potulne i schudziutkie zwierzęta. No i na przykład, jeżeli macie taką możliwość, no to samemu zebrać środki albo po prostu już zebrać całą wyprawkę. Aha, czyli schodzisz, tak? Spoko, to sobie schodź. Zebrać całą wyprawkę, wszystko potrzebne do tego węża, żeby rodzice zobaczyli faktycznie, że się na tym znacie, jako tako. A jeżeli potrzebujecie pomocy, no to po prostu spytajcie, rodzice są od tego, żeby po prostu wam pomóc. Więc jeżeli już by się zgodzili, no to na pewno z czymś wam pomogą. Kucin. Spoko, schodzisz, jak mnie mam, tak? Spoko, to schodzi. Od kiedy planowałaś mieć węża? No to tak jak wam mówiłam, węża chciałam mieć już od 4 lat na pewno. Nie pamiętam tego okresu tak dokładnie. Natomiast no, coś koło tego będzie. Ile po niego jechałaś? Stosunkowo blisko, bo tylko godzinkę, także naprawdę nie jest źle. Co ile i co je? Archie je szczurki 60-80 gram co 3 tygodnie. Natomiast my teraz pierwszego szczurka chcemy mu podać troszeczkę później, ponieważ ze względu na to, że jego przyjazd do nowego domu ciasno złączył się z bylinką i może nie mieć trochę apetytu, a nie chce po prostu marnować szczurków. Także mu się też nic nie stanie, jak zje tydzień później. Więc podawać mu pierwszy posiłeczek będziemy dopiero za tydzień. Czy rodzice lubią Archiego? Tata kocha, mama jeszcze bardziej. Natomiast o kucin, bo ty zlecisz. Mówiłam. No i bams, poleciałeś. Tata Archiego lubi, mama jeszcze bardziej. Natomiast historia z Archiem i moją mamą była na początku taka, że moja mama się absolutnie nie zgadzała. Ona żadnego węża w domu mieć nie będzie, ona się wyprowadzi, ja sobie po 18 mogę dopiero kupić i że ona się na ten pomysł nie zgadza. No natomiast ja wiedziałam, że wszystko się zmieni. No i po przyjeździe Archiego faktycznie było widać tą różnicę. Moja mama sama do niego podchodziła, jakoś tam patrzyła do niego przez terrarium, przychodziła do niego z rana i a co tam mój Alciś robi? I tak dalej, także no mała różnica, w sensie duża, ale ja wiedziałam, że tak będzie. Także co, jeśli chodzi o Archiego, o te pytanka, no to byłoby tyle. Archie, nie uciekaj. Misiu drogi. Jeśli chodzi o pytanka do Archiego, to byłoby tyle z tego, co sobie zapisałam. Jego tutaj jeszcze chwileczkę podtrzymam. No natomiast co ja mam więcej o nim powiedzieć? Jest taki jak widzicie, z charakteru jest taki jak widzicie. A, jeszcze miałam opowiedzieć, jak wyglądały przygotowania. No to największa haja była z ogrzewaniem, ponieważ ja na początku nie wiedziałam absolutnie, jak ogarnąć kwestię. Czy ty mi właśnie przychodzisz pod kolanem? Spoko, nie, no ja tam nie oceniam, jakby rób sobie co chcesz. Największa haja była z ogrzewaniem, ponieważ my wiedzieliśmy od początku, że chcemy ogrzewać lampą grzewczą, co jest dość ryzykownym ruchem, ponieważ lampy grzewczej nie podłączy się do termostatu. Istnieją termostaty ściemniające. Coś ty tu zrobił? On mi dosłownie przeszedł pod kolanem. Także spoko. Istnieją termostaty ściemniające,
one działają następująco, że po prostu podpinasz pod nie lampę i w momencie, w którym temperatura dochodzi do momentu pożądanego, to lampa grzeje mniej. A w momencie, w którym ta temperatura spada, to lampa grzeje mocniej. Także jest to dobre wyjście. Natomiast my tego termostatu nie chcieliśmy. Stwierdziliśmy, że termometr nam wystarczy. I od razu, żeby nie było niejasności, termometr nie kontroluje temperatury, on ją tylko mierzy. I ja mam specjalną ściągniętą aplikację na telefon, którą mogę sobie tą lampę po prostu w każdym momencie wyłączyć bez wyciągania jej z kontaktu. Także myślę, że jest to też mocno sensowne rozwiązanie. Kuchin. No, w każdym bądź razie po prostu ja mam taką średnią, że mam postawiony termometr w najcieplejszej strefie i mam też taki termometr laserowy, który po prostu mierzy temperaturę takim laserkiem i ja pilnuję zawsze tego, żeby w tej najcieplejszej strefie było od 30 do 35 stopni. Jeżeli jest, bo były te upały, więc jeżeli było więcej, no to po prostu wyłączałam. A tak ogólnie, no to teraz ta temperatura bardzo dobrze się trzyma, także jestem zadowolona. Jeśli chodzi o wilgotność, to zauważyłam, że lepsza wilgotność jest w momencie, w którym kucin nam ucieka. I najlepsza wilgotność jest w momencie, w którym położy się miseczkę pod lampą grzewczą albo przy źródle ciepła. No, jeśli chodzi o przygotowania, no to jeszcze mieliśmy spory co do wyboru podłoża. Natomiast finalnie zdecydowaliśmy się na lignocel, ponieważ on chroni przed zaczopowaniem i jest jak najbardziej dla węży bezpieczny, także same plusy, zero minusów. Jeśli chodzi o korzonki, no to jest już naprawdę kwestia, żeby wąż po prostu przez nie przeszedł, jeśli są jakieś dziurki, żeby nie były ostro spiłowane, żeby nie miały drzazg i żeby nie miały na sobie robaczków, pająków itd. Archie ma dwa takie w terrarium i w czasie wylinki miał taką korkę, którą w sumie dalej ma i nawet z niej korzysta. Ona jest fajna, bo on przy niej sobie tak mocno wysuwał tą wylinkę. W sensie, jak już miał faktycznie problem z tymi większymi odłamkami, no to one po prostu łatwo na niej schodziły. Także myślę, że w przyszłości byłby spoko na następną wylinkę, żeby po prostu nie zdzierał jej sobie tak mocno. Co jeszcze mogę powiedzieć? W sumie to już tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. I mam nadzieję, że odcineczek Wam się podobał. Był troszeczkę spontaniczny i taki niedopracowany, natomiast staram się dużo bardziej patrzeć na niego niż na siebie i jak to wygląda wizualnie. No, natomiast starałam się, umieściłam wszystkie pytanka, które miałam na tej liście takiej mocno spisanej. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Buziaczki. Pa, pa. PS, może jeszcze kiedyś nagram taki film dużo, dużo, dużo dokładniejszy, taki już typowo pod przygotowania, ale to wtedy bez tego małego brudąca, bo teraz chciałam go po prostu wyciągnąć, żeby troszeczkę ponosić go na rękach i tak dalej. No natomiast już lecę go pilnować. Także pa, pa.